Dzień dobry Państwu, witam wszystkich widzów naszego kanału na YouTube, witam wszystkich czytelników Zdrowia bez leków. Jesteśmy dzisiaj z kolejną wizytą u pana doktora Jerzego Jaśkowskiego. Dobry Państwu. I kolejna porcja pytań naszych czytelników. Panie doktorze, czy można zapobiec udarowi zawałowi serca? Jeśli tak, to co można zrobić, żeby ograniczyć ryzyko? Pytanie jest bardzo obszerne i trzeba to troszeczkę podzielić. Ale najpierw może powiem, że zaczyna się już pełnia wiosny. Czyli słońce zaczyna operować w takim zakresie, że warto tą witaminę D, którą Bozia nam dała za darmo, zacząć wchłaniać. I dlatego mój strój taki, że już od godziny 11 do 13, te pół godziny do godziny można spokojnie skórę hartować i wchłaniać witaminę D. Proszę pamiętać, że to powinno dotyczyć zarówno osób malutkich, tych w łóżeczkach. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mamuśka dziecko rozebrała do pasa, czy nawet zupełnie na gutkę, postawiła na słońcu i przez 20-30 minut słońce, żeby operowało zarówno na brzuszku, jak i na plecach. To samo dotyczy osób starszych, tak zwanej drugiej czy trzeciej dekadzie życia. Wystarczy otworzyć okno, przez które słońce świeci, wpada do pokoju, zrobić sobie drugie śniadanie, wypić kawę i przez 20-30 minut plecy wystawić na operacje słoneczne. Proszę pamiętać, że w wieku starszym słońce, znaczy ilość witaminy D powstającej pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego ze słońca jest mniejsza, w związku z czym czas ekspozycji musi być dłuższy. Ale jeżeli nie będziemy mieli tej naturalnej witaminy D, to niestety zarówno zawały, jak i wylewy, jak i udary mózgu, jak i złamania kości będą dużo, dużo częstsze. Czyli zamiast kupować różne dziwne rzeczy w sklepach, które są reklamowane jako cudowne leki, warto poddać się operacjom słonecznym. Tylko proszę pamiętać, że człowiek został stworzony do działalności 24-godzinnej. Czyli w ciągu 24 godzin musimy jeść, pić, spać, robić siusiu czy kubkę. Nie można się raz na rok napić, czy raz na rok tylko zrobić kubkę. Innymi słowy, musimy operacje słoneczne czynić codziennie, albo przynajmniej w tych momentach, kiedy słońce świeci, czyli co drugi, trzeci dzień. Witamina, która powstaje pod wpływem słońca, jest siarczanem i rozpuszcza się w wodzie, czyli dociera do 100% komórek. Natomiast ta, którą Państwo kupujecie, w zależności od tego, czy w ogóle ona się wchłania, czy nie, bo mamy dowody, że niektóre strasznie reklamowane w telewizji koncentraty witaminy D wcale się nie wchłaniają i poziom witaminy w naszej surowicy ulega obniżeniu. Proszę pamiętać, że tak zwana norma 30 nanogramów została opracowana w latach 30., kiedy przypuszczano, że witamina D tylko i wyłącznie działa na układ kostny, czyli zapobiega krzywicy. My w tej chwili wiemy, że 100% komórek w naszym organizmie ma receptory witaminy D i trzeba im je dostarczyć. Ta witamina w tabletkach czy w roztworach kupowana w aptekach dociera tylko do 80% tych komórek. To skąd Państwo wiecie, do których dociera, a do których nie dotrze? 80% przypadków nowotworów piersi u kobiet jest związanych z witaminą D, czyli jej brakiem. Nie widziałem ani jednej kobiety, która miała prawidłowy poziom witaminy D, czyli w granicach 100 nanogramów, która by miała nowotwór. Zarówno raka piersi, czy narządów rodnych. To samo dotyczy mężczyzn. Rak prostaty występuje najczęściej i właściwie tylko u osób, które mają bardzo niski poziom witaminy D. Jeszcze raz apeluję. Pojawia się słońce, należy z tego korzystać i to jest za darmo. Jaki to ma związek z udarami serca, czy z zawałami serca, czy udarami mózgowymi? Ano właśnie taki, że witamina D
też jest niezbędna w zapobieganiu udarom czy zawałom. Jeżeli mamy prawidłowy poziom, to zawały występują znacznie rzadziej. Innymi słowy, czy chcemy, czy nie chcemy, znaczy, może inaczej. Proszę zauważyć, że jedyne bogactwo, które dostaliśmy od Pana Boga, to jest czas. Znamy początek tego czasu, natomiast nie znamy końca. A tak już jest na tym Bożym świecie, że wszyscy tak zwani starsi i mądrzejsi starają się nam ten czas ukraść. Czyli tworzą takie warunki życia i pracy, żebyśmy przez 90% naszego czasu pracowali dla kogoś. Jeżeli Państwo będziecie cały czas pracowali dla kogoś, to jest oczywistym, że tej witaminy D nie będziecie posiadali w własnym organizmie. Proszę jeszcze pamiętać, że nie należy się bezpośrednio po kąpieli słonecznej myć mydłem. Trzeba co najmniej te 4-5 godzin odczekać, czyli innymi słowy, opalamy się o godzinie 11-12, a kąpiel, czyli mycie ciała, zostawiamy na godzinę 21-22. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Mięsień serca jest tak samo mięśniem jak każdy inny, czyli musi być używany. My zostaliśmy tak stworzeni, że przyzwyczajeni jesteśmy tylko i wyłącznie do ruchu. Ostatnie 50 czy 70 lat spowodowało, że przestaliśmy się ruszać. To jest nie tylko związane z stawami, z mięśniami, ale także z wzrokiem. Nasz wzrok został ufiksowany na pewnej odległości i te mięśnie, dwa, które znajdują się tutaj, przestały reagować. Powoduje to wzrost chorób czy wad wzroku. Wracając do serca. Jeżeli serce pracuje cały czas systematycznie, to jak pokazują liczne przypadki, nawet 70-80-latek może spokojnie biegać. Natomiast jeżeli usiądzie na czterech literach i zacznie... oglądać telewizję i te bzdury, które tam pokazują, na przykład reklamy, no to wiadomym jest, że jego mięśnie przestają pracować. Serce nie musi tego wysiłku wkładać. Proszę zauważyć, co się dzieje z bardzo dobrymi sportowcami. Dopóki ćwiczy, dopóki trenuje systematycznie, to może góry przenosić. Natomiast jeżeli po jakimś wypadku ma przerwę 3-6-miesięczną, to nagle się okazuje, że on przebiegnie tam powiedzmy 500 czy 600 metrów i się męczy. Podniesie zamiast 150 kg 50 kg i się męczy. Bo serce straciło kondycję, jak to się mówi. Powrót do stanu pierwotnego jest już niestety bardzo, bardzo czasochłonny. To nie jest tak, że następnego dnia po zdjęciu gipsu już możemy się poruszać. Powrót do prawidłowego funkcjonowania to trwa nieraz 6 czy 9 miesięcy, a nawet po roku niektórzy jeszcze utykają na tą złamaną nogę. Rehabilitacja serca, mięśnia sercowego jest dużo dłuższa. Cała teoria o tym, że jakaś skrzeplina, czy zmniejsza, czy blaszka miażdżycowa zmniejsza nam przepływ krwi do serca, jest fikcją literacką, która powstała w latach 40. Nie ma nic wspólnego z stanem faktycznym. Proszę pamiętać, że my mamy tak gdyby dwie pompy, prawą i lewą komorę, czyli objętość w jednej komorze musi się równać objętości drugiej, czyli V1 musi się równać V2. To połączenie tutaj zawsze zapewnia, że przepływ jest stały. Gdyby tak nie było, czyli na przykład mniej krwi by dochodziło do drugiej komory, no to znaczy, że z tej strony by powstawało więcej krwi. Jeżeli by powstawało więcej, pozostawało, to by był balon. A gdzie my to widzimy? No czasami przy niewydolności krążeniowej, ale to jest zupełnie co innego niż zawał mięśnia sercowego, nogi puchną, bo serce, ta prawa komora nie ma siły wyciągać z dołu tego płynu do góry. I dlatego niezbędne jest na przykład chodzenie typu spacery. I to takie dłuższe. I to takie co najmniej w kilkukrotnych odcinkach szybszych, żeby tętno podskoczyło do co najmniej tych 100-130 uderzeń na minutę. Bo jeżeli podzielimy naszego pacjenta przysłowiowego, to 50 cm stanowią od stopy do kolana, drugie 50 cm to jest od kolana do biodra i trzecie 50 cm to jest od biodra do serca. Jeżeli mięśnie nóg, czyli łydki, zaczynają pracować, to skurcz tego mięśnia powoduje wyciśnięcie krwi do góry.
Czyli już serce nie musi ciągnąć z 1,5 metra, tylko z metra. A jak ćwiczymy dobrze, to uda też pracują i już tylko zostaje do wyciągnięcia ta krew z tych ostatnich 50 cm. No każdy jaki taki hydraulik wie, że czym dłuższa rura, tym większa musi być pompa. Jeżeli tą pompę skrócimy o prawie 60 czy 70%, no to wiadomo, że mniejsza pompa jest i łatwiej nam to będzie można zrekompensować. Czyli nawet przy mniejszej mocy układ będzie działał sprawnie. Hemodynamika układu krążenia wyraźnie mówi, jak to przebiega i to w każdym podręczniku biofizyki na drugim roku dawniejszej Akademii Medycznej było przedstawiane. Proszę pamiętać, że zawał mięśnia sercowego to nie jest wtedy, kiedy tam się nastąpi blaszka miażdżycowa, która zmniejszy przekrój naczynia. Jeżeli przekrój się zmniejszy, a V1 musi być równe V2, to wzrasta prędkość przepływu. Jeżeli wzrasta prędkość, to ilość jest ta sama. Proszę zauważyć to na zwykłym podlewaniu ogródka. Jeżeli mamy podlać ogródek, a mamy wąż w ręce, stoimy w jakimś miejscu, bo długość tego węża jest zbyt mała, żeby tam do końca dojść, to zaciskamy właśnie końcówkę i w ten sposób strumień leci dalej. To samo się dzieje w naszym układzie krążenia. Zawał mięśnia sercowego następuje na skutek zmiany lokalnej pH. Jeżeli produkcja większa dwutlenku węgla powstaje w danym miejscu, to dwutlenek węgla ma tą właściwość, że bezpośrednio łączy się z wodą bardzo szybko. Powstaje kwas węglowy. Kwas węglowy powoduje zmianę pH lokalnie wokół tych kilkuset czy kilku tysięcy komórek. A to powoduje krystalizację fosforanów, czyli unieruchomienie pewnej części mięśnia sercowego. I to jest właśnie co my nazywamy zawałem, bo się nagle ból pojawia, nagle mamy trudności z oddechem. Wystarczy brać albo tabletkę nitrogliceryny, jak to było dawniej, albo strofantynę. Wiemy z naturalnego przebiegu tej choroby, że najczęściej zawały mięśnia serca, jak i udary, zdarzają się w godzinach rannych, między godziną 4 a 6, 7 rano. To każdy, kto pracuje w pogotowiu, czy pracował w pogotowiu, doskonale wie. Dlaczego? Dwutlenek węgla jest 1,5 razy cięższy od powietrza. Jeżeli jest 1,5 razy cięższy od powietrza, to znaczy, że zalega na dole. Budowlańcy, ci, którzy żyli jeszcze 150 lat temu, doskonale wiedzieli, że pod każdym parapetem trzeba było mieć taką kratkę do wentylacji. A drzwi powinny być tak skonstruowane, że na odcinku tych 90 cm szerokości prześwit na dole stanowi co najmniej 5 cm. Obecnie osoby zajmujące się budownictwem zupełnie zapomniały o tych prostych przepisach ustalonych i udowodnionych 150 lat temu. Dawniej to się nazywało złe powietrze. Kilkakrotnie na swoich wykładach w różnych salach udowadniałem, że sale, które są przeznaczone na posiedzenia, na jakieś konferencje, są absolutnie niedostosowane do tej liczby osób. Co to powoduje? Powoduje to, że już po 20-40 minutach takiej sali stężenie dwutlenku węgla przekracza 3 czy 5 tysięcy ppm. Norma mówi, że nie powinno, to znaczy na świeżym powietrzu jest 600 ppm. Natomiast według normy około 1000 ppm już może powodować zmiany negatywne. Proszę zauważyć, że sprzedawane normalnie w hipermarketach wody gazowane mają raptem 1000-1200 ppm dwutlenku węgla. Czyli jeżeli przebywamy w pomieszczeniu, w którym jest 1000 czy 2000 czy 3000 ppm, to z naszym mózgu powstaje woda gazowa. No. Dokonywaliśmy takich pomiarów zarówno w sądach, jak i w urzędach. Zawsze, w każdym przypadku było to powyżej 3 czy 4 tysięcy ppm. To znaczy, że urzędnicy czy osoby tam pracujące miały wodę gazowaną zamiast mózgu. No trudno, żeby przy wodzie gazowanej podejmować prawidłowe decyzje. I te zmiany wszystkie były znane już ponad 80 lat temu.
Za to Warburg otrzymał Nobla w 1930 roku. Nagle wymazano to zupełnie z podręczników medycznych. I proszę zauważyć jeszcze jedną rzecz. Od co najmniej 100 lat istnieje coś, co się nazywa współczynnikiem psi. Jest to iloraz korzyści wynikających z jakiegoś wynalazku do strat, jakie ponosimy w wyniku wprowadzenia tego wynalazku. Podam prosty przykład. Rozbicia atomu i model, i budowa modelu atomu powodowała, że zaczęliśmy tworzyć elektrownie jądrowe, mówiąc, że to będzie darmowa energia dla wszystkich. A jaka okazała się prawda? A prawda okazała się, że jest wręcz odwrotnie. Cała nauka o atomie przyniosła więcej zła społeczeństwu niż korzyści. Przykładem jest chociażby bomba atomowa rzucona na Hiroshima czy Nagasaki i kilkaset tysięcy zgonów. Przykładem jest Fukushima, przykładem jest Czarnobyl, Three Mile Island czy Seattle. Okazuje się, że wojsko ma wpływ decydujący na rozpowszechnianie jakiegoś wynalazku, a nie korzyści dla społeczeństwa. Współczynnik psi ma ramy czasowe 25 lat. Mniej więcej po 25 latach można ludziom wymazać z głowy wszystkie dawniejsze wynalazki, odkrycia i wprowadzać na siłę nowe, szczególnie kiedy dysponuje się masowym arsenałem środków dezinformacji typu mass media, czy państwowe powszechna edukacja i procedury, które są wprowadzane. Jest zrozumiałe, że procedury mogą być wprowadzane przy budowie silników samochodów, ale trudno wymyślić sobie jakiekolwiek logiczne uzasadnienie dla wprowadzania procedur w przypadku medycyny. Dlaczego? No bo każdy jest troszeczkę inny, każdy troszeczkę inaczej się odżywia. W związku z tym liczba współczynników działających w danym momencie jest bardzo duża, a nie posiadamy żadnych prac, które by udowadniały, że taka koincydencja dwóch współczynników czy dwóch parametrów jest lepsza od jakiejś innej. Wracając do tego zawału. Stres, czyli zmniejszenie ruchliwości, powoduje, że mięsień jest na granicy dotlenowania. Jeżeli z jakichś powodów zwiększymy jego pracę, czyli będzie więcej dwutlenku węgla, no to sami sobie kopiemy grób. Jeszcze do lat 80. strofantyna była normalnym lekiem w wyposażeniu każdej apteczki. Dlaczego nagle po wprowadzeniu tej medycyny rockefellerowskiej strofantyna zniknęła z obiegu i tylko w Niemczech ją można dostać? To jest odpowiedź, do czego obecnie służy medycyna. Koszt czy wydatki, jakie przeznaczane są na służbę zdrowia w Stanach Zjednoczonych przed wprowadzeniem tej medycyny rockefellerowskiej w latach 80. to było około 50 miliardów dolarów. 20 lat później koszty utrzymania medycyny to są już 250 miliardów. Koszt leczenia strofantyną to jest kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Operacja kardiologiczna to jest kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy jednorazowo wydanych. Czyli w jednym szpitalu na operacji kardiologicznej można zarobić 30 czy 60 tysięcy dziennie. Ile to chorych by mogło otrzymać tabletkę i być zdrowymi? Musicie sobie sami Państwo na to odpowiedzieć. Czyli reasumując, Panie Doktorze, najlepszym środkiem zapobiegawczym jest opalanie i ruch. Z tym, że nie leżymy na leżaku, tylko najlepiej, gdyby eksponować się na światło słoneczne podczas jakiegoś wysiłku. Musimy podzielić na wiek. Czyli powiedzmy, do mniej więcej 40 roku życia, to możemy się bawić, grając w siatkówkę, w piłkę i tak dalej. No trudno od 70-latka wymagać, żeby biegał po polu i grał w piłkę. Ale jeżeli będzie systematycznie się opalał i robił chociaż proste ćwiczenia, typu na przykład na orbitreku czy chodzeniu, po prostu spacery. Tak, żeby tętno podeszło do tych 130 uderzeń na minutę, to jego układ będzie na tyle sprawny, że będzie mógł zapobiec zawałowi. Czyli ruch pomoże sercu. Ale jeszcze najważniejsza rzecz. Najważniejszą rzeczą to jest to, że musi po pierwsze spać przy uchylonym oknie, nawet w zimie, o te 10 cm.
musi mieć drzwi otwarte, żeby był na dole przeciąg, albo może sobie kupić, jeżeli go stać, rekuperator. Jest takie urządzenie, które zmienia to zimne powietrze z zewnątrz na ciepłe w domu, ale powoduje ciągłą wymianę. Można zrobić to w prostszy sposób. Wziąć grube wiertło, co najmniej 10-15 i na dole pod parapetem czy poniżej wywiercić sobie z 10-15 dziur, założyć to siateczką, żeby tam żadne robactwo nie wchodziło i mamy to samo. Mamy odpływ dwutlenku węgla. Dwutlenku węgla i wietrzenie. Proszę tylko pamiętać, że to musi być z jednej strony i drugiej. To nie może być tak, jak zrobiono to w blokach szczególnie, gdzie jest jedna kratka wentylacyjna gdzieś tam u góry 2 metry nad podłogą. Dwutlenek węgla nie ma robotników w rodzaju krasnoludków, które by go podnosiły do góry. A można zrobić bardzo proste doświadczenie. Wziąć 3-4 termometry i od tego parapetu co metr położyć termometr. I okaże się po nocy, że temperatura jest wyraźnie podzielona, że są strefy. Przy oknie czy na parapecie otwartym może być nawet minus 10, ale już dalej, metr dalej to już jest 0 albo nawet plus, a w następnym metrze to jest plus 6-7. Czyli nie następuje wymiana ruchu powietrza, bo po prostu wszyscy śpią i jest bezruch. Czyli pozbycie się nadmiaru dwutlenku węgla w odpowiedni sposób jest bardzo ważnym też sposobem zapobiegania. Jest najważniejszym sposobem zapobiegania zawałom i udarom. Mówię jeszcze raz, dlatego, że naturalny przebieg jest taki, że większość tych zmian chorobowych, tych wypadków, ma miejsce pomiędzy godziną 4, 5 a 7 rano. Gdzie jest największe stężenie dwutlenku węgla w mieszkaniu. I druga rzecz, uważanie na małe dzieci, bo to, co nazywamy nagłą śmiercią łóżeczkową, to jest właśnie zatrucie ostre dwutlenkiem węgla. To się zawsze zdarza u dzieci, które albo otrzymały szczepionkę, ich układ oddychania jest uszkodzony przez wirusa upośledzony, albo u dzieci, które chorują. Też mają problem z Właściwym... Ten oddech jest bardzo płyciutki, a dwutlenek węgla jest gęsty, więc otacza to dziecka komorę gazową. Mhm. Dziękujemy panu doktorowi za kolejną porcję ciekawej wiedzy. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i do wyczekiwania na kolejny odcinek rozmowy z panem doktorem. Dziękuję.